W magazynie darów dla ukraińskich obywateli duży ruch. Nieustannie podjeżdżają samochody zwożące z terenu miasta rzeczy dostarczone przez mieszkańców do bardzo wielu punktów zbiórek. Tu nie tylko są one składowane. Na bieżąco trwa segregacja dostarczonych rzeczy. I choć dary płyną szerokim strumieniem, wciąż brakuje konkretnego asortymentu. Teraz, po decyzji wojewody podlaskiego, miasto zostało zobowiązane do stworzenia kolejnego punktu zakwaterowania tymczasowego w suwalskiej hali OSIR. Nie jest to łatwe zadanie. Przede wszystkim brakuje, a właściwie wcale nie ma, podstawowego wyposażenia. Mowa o łóżkach. W teorii województwo ma ponad 1000 łóżek polowych, ale to tylko teoria. Dzisiaj miasto stoi przed koniecznością zdobycia polówek, które staną w hali. Skąd je wziąć, nie wiadomo. Nawet harcerski ośrodek w Garbasiu nie może pomóc, bowiem zgromadzony tam sprzęt jest zużyty i po prostu brudny. Na łóżkach jednak potrzeby się nie kończą. To, co jest w tym momencie nam najpilniej potrzebne, to przede wszystkim pościel, koce, bielizna, klapki, tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś byłby chętny, by takie rzeczy podarować, to proszę, by dostarczać je tak jak dotychczas do hali Suwałki Arena przy ulicy Zarzecze 26. Tam mieści się nasz punkt zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy i te rzeczy można tam dostarczać. Dary z Suwałk są regularnie przekazywane do osiedlających się uchodźców, ale też do wojewódzkiego magazynu w Białymstoku. Ponieważ z Suwałk do stolicy województwa zgodnie z dyspozycjami wojewody wyjechały już dziesiątki palet z darami, teraz samorządowy punkt zbiórek skupia się głównie na zabezpieczeniu podstawowych potrzeb uchodźców, którzy zdecydowali się na pozostanie w naszym mieście. Podopieczni Suwalskiego Związku Ukraińców mogą przychodzić do magazynu przy hali Suwałki Arena i pobierać ze zgromadzonych zasobów rzeczy, które są im potrzebne. Tutaj dostają też odzież, koce, pościel, ale też paczki żywnościowe, artykuły higieniczne. Są to podstawowe rzeczy, które pomagają im odnaleźć się i zacząć budować nowe życie w zupełnie nieznanej rzeczywistości. Wśród darów jest mnóstwo niezbędnych rzeczy, nowych lub będących w dobrym stanie, ale też spora część, szczególnie tekstyliów, choć dana z serca, nie nadaje się do użytku. Widzimy, że niektórzy traktują to jako miejsce do czyszczenia własnych szaf i nie są to często rzeczy, które nadają się już do ponownego użytku. Jak dziś udało się nam ustalić, szczególnie dużo takich kompletnie zużytych rzeczy i nierzadko brudnych tekstyliów pojawiło się w jednym z transportów, jakie przybyły do miasta z zagranicy. Dlatego apelujemy do naszych mieszkańców, by w dostarczanych paczkach nie umieszczać zużytej odzieży, pościeli. Warto pamiętać, że kierujący zbiórką OSIR nie posiada infrastruktury i zasobów ludzkich, mogących zapewnić pełnowymiarową sortownię czy pralnię. Tym bardziej nie mają takich możliwości również dopiero co przybyli do nas uchodźcy. Dzieląc się z uciekającymi od wojny, warto jest mieć to na uwadze. Wśród mieszkańców jest ogromna wola niesienia bezcennej dziś pomocy. Jednym z setek przykładów jest błyskawiczny odzew na apel OSIR-u w sprawie suszarek do odzieży. Dzisiaj uchodźcy mieszkający w hotelu na Zarzeczu mogą korzystać z dwóch takich urządzeń. W ich imieniu darczyńcom bardzo dziękujemy.